zestrzelili samolot holenderski i co? I nic. Wysiadamy z wozu, a tu idzie ruski. Jezuniu, kochany. Ci Rosjanie nie przyjeżdżają tu. Kiedyś po parku chodzili, sprzedawali papierosy. Myśmy na tym zyskali. Ale to chodzi o zamknięcie ruchu przygranicznego, czy... Tak, o zamknięcie ruchu przygranicznego. A jesteście za tym, żeby ten ruch wrócił? Był. Bo ja taniej zapłacę. No to, ale to nie chyba tylko o papierosy chodzi. W moim przypadku tak. A wy się boicie w ogóle Rosji? Nie, no dlaczego? To są tacy sami ludzie jak my. Tylko przywódców mają idiotów i na to nic nie poradzimy. Mam pytanie. Jesteśmy w sumie bardzo blisko rosyjskiej granicy i chciałbym się dowiedzieć, czy macie jakieś relacje, kontakty z Rosjanami? Nie, niestety nie. Ja nie. Nie, również nie. Nie wożę nikogo. Z Rosjan. Granica jest zamknięta. No, granica jest zamknięta przez COVID, ale wcześniej była otwarta. Wcześniej była otwarta, był ruch, tak. Przyjeżdżali tutaj, my żeśmy jeździli tam do nich. Także... A jak w ogóle jest po drugiej stronie? Jak jest? No jak w Polsce po 45. Ta granica była otwarta, to po co się z Gołdapi jeździło tam? Zatankować się. Mhm. Po paliwo. Po paliwo? No tak, jest. Połowę tańsze, nawet więcej niż połowa. A ja nie wiem. To trzeba nasz rząd zapytać, dlaczego tak się stało. Ale czy to chodzi o zamknięcie ruchu, czy... Tak, o zamknięcie ruchu. Wcześniej tak, jeździli tutaj ludzie i przyjeżdżali Rosjanie tutaj na Gołdapi, w ogóle do Polski. Mhm. A teraz nie widać, się skończyło, się tak. Skończyło, no. A was nie ciekawi, co tam jest po drugiej stronie? No na pewno jest bieda. No to jak będą najeżdżać, to będą się bronić. Coś tam spod strzechy wyciągnąć. A jest coś? No trzeba wynieść w zapasie. No, żartuję. Tak blisko i to też przecież tak naprawdę no, jakiś taki bliski naród. A okazuje się, że nikt z nimi żadnych kontaktów nie ma. No nie był to odgrodzone. Zobaczy pan tam lasy. No można tam podejść w ogóle? No za blisko, to za bardzo, to nie. A co się stanie, jakbyśmy podeszli? No to tam i kamery mają i... Mhm. Zastanawiam się, czy jest coś takiego jak strach przed Rosją tutaj przy granicy? Nie chyba, bo ci ludzie, no mówię, tych kontaktów nie ma jakichś tam ciasnych, posklejanych, ale Rosjanie też nie są tutaj kosmitami, tak? Ich od lat ich się tu widzi. Widzi się, że jeżdżą najczęściej niemieckimi samochodami leciwymi, podobnie jak i my tutaj. I generalnie kupują u nas parówki i inne. A my u nich paliwo. A my u nich paliwo i też kilka jeszcze innych strategicznych artykułów. Wódka i papierosy. Chociaż chyba już mniej. Strategiczne miejsce dla Rosji. No jest, ale... Tak jak mówili mi wcześniej, że te rakiety przelecą nad nami i polecą na Warszawę, tak, więc nam nic nie grozi. A ja z kolei słyszałem inną wersję, że ludzie się obawiali, że może te z Warszawy i od strony NATO nie będą dosyć precyzyjnie wycelowane i jak nie dostaniemy tymi kaliningradzkimi, to możemy dostać swoimi. Czy możemy mówić o jakichkolwiek relacjach polsko-rosyjskich tutaj na pograniczu? Właściwie nie wiem, bo dla mnie to jest sprawa bardzo trudna. Wspaniały naród, ale z drugiej strony bardzo trudny system. Ludzie, którzy z jednej strony są przyjacielscy, ale z drugiej strony w sytuacji jakiejś kryzysowej nie potrafią myśleć, są rewolucjonistami. Chyba tak. U nich w naturze jest rewolucja, bo rewolucja dzieli. Intryguje mnie to, co ksiądz powiedział, że jak się nie ogarniemy, to za 50 lat Polski nie będzie, bo... Dokładnie.
Ale na jakiej podstawie ksiądz tak mówi? Na takiej podstawie, że... Są coraz bliżej? Oczywiście, tak. Wygrywają propagandowo wszystko. Zestrzelili samolot holenderski i co? I nic. Europa zawsze śle jakieś tam oburzenie, prawda? Nie ma konkretnego wsparcia dla Ukrainy, nie ma otwarcia Europy dla Ukrainy. Przecież Rotfeld powiedział, on rozwiązuje tę grupę współpracy polsko-rosyjskiej, nie? Tam tak dalej, że on wychodzi z tej grupy dialogu polsko-rosyjskiego, ponieważ on nie widzi miejsca dla Polski, Ukrainy i tak dalej w obecnym świecie. I rzeczywiście, teraz Europa staje się niemiecko-rosyjsko-angielska, no francuska jeszcze, nie? Czy my mamy coś do powiedzenia w polityce międzynarodowej? I, a poza tym... Bardziej niepokoi mnie sytuacja na Białorusi. To... No tak, ale i co z tego? Zobaczcie takie protesty. I co dalej? Przecież, słuchajcie, najgorsza to jest niemoc. No, no dobrze, to co powinniśmy robić? Nie wiem, ale... A tutaj nikt nie podpowiada? Nie. Co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim facit pace parabellum. Nie? Chcesz pokoju, musisz się przygotowywać do wojny. W ogóle tych Rosjan widujecie? Oni tutaj... Kogo? Rosjan. Rosjan z początku, jak my tu przyjechali, to nie. Potem, tak troszkę później, oni przychodzili na tą stronę kosić siano krowom, cywile. Cywile chodzili, to rozmawialiśmy. Z cywilami usiedliśmy, rozmawiali. Jakiś taki okres był, że u nas strażnica była pierw w Warszkajtach, potem była tu na świątkach. Potem ze świątek już zabrali do Górowa. I jakiś czas jakoś tak było, że wojska nie było. To my krowy pasie, na pasie, na granicy. Z ruskimi rozmawialiśmy, cukierki jedliśmy ruskie. Jak nasza solidarność nastała, koniec z ruskimi. Tak spotykaliśmy się, handlu nie było. Żeby tam czymś handlować, to nie było tego, nie. O, tam przynieśli nieraz cukierki, nieraz perfumy ruskie. Wtedy takie ruskie sławne były. Pachnące takie, nie tak jak nasze. My jak przyszli do wioski, to chłopaki mówili, o, już soldat był z wami, bo już macie perfumy. Wesoło było. No, ale co, jak Solidarność przyszła, to skończyła się jakiś? Przyjaźń? Tak. Mhm. O, niech, potem ona niech powie, jak było. Uciekali, jak zobaczyli po tej stronie nasze, bo z początku to ci cywile, co kosili siano, rozmawialiśmy z wojskowymi i tak jakoś jeden rok był taki bardzo suchy, to mój stary mówi, oj, jedziemy, siadaj na wóz, jedziemy na granicę, nakosimy krową trawy. My poszli kosić tą trawę. Wysiadamy z wozu, a tu idzie ruski. Jezuniu, kochany, mój stary mówi, o ty kurda, mówi, namówiłaś mi, jedźmy na granicę na trawę. Czekaj, będziesz miała teraz trawę, kęczyn chyba. Ale ruski idzie, zdrastwujcie, tuwa, nie, jak to... Towarzysz. Towarzysz, zdrastwujcie, towarzysz. A mój mówi, zdrastwujcie. On mnie w jadro szedł na malinę na naszą stronę. Bo na naszej stronie bardzo były maliny dzikie. I Jezu, jak on to zagadał, Kasi, żeby kosić, nie bój się, koś. Ale to nie soldat, to cywil. Nie, wojskowy, mundurze, wiaderko na ręku. On chodził po granicy, wiedział, gdzie są maliny, to tut przyciutko, a miasteczko bliziutko. I my nakosili tej trawy, nakładli na wóz, on malin nazbierał i tyle było. Jedziemy do wsi Ostre Bar, do ukraińskiej wsi, drogą 512. To jest taka droga, która na mapach Google'a podobno kiedyś jeszcze do niedawna nie istniała, bo wyglądało, że przekracza granicę. Nie wiem, czy tutaj widać w tym momencie, ale jest taki fragment zaoranej łąki, która jest pasem granicznym. Co dziwne uczucie. Wiedzieć, że po drugiej stronie tego zaoranego pola jest już Rosja. Jak tak się blisko Rosji mieszka, to człowiek się czuje bezpiecznie, czy nie? Bardzo bezpiecznieśmy się czuli tutaj.
bo to był socjalist, tu przyjaciel, tu był przyjaciel, mówili. A teraz, ja wiem, co tam ruskie, no nikt do głowy nie bierze. Jak coś będzie, to wojna to wszędzie będzie, czy tu, czy przy granicy, czy za granicą, jak to mówią. Na Warszawę będą bomby lecieć, a nie tu na pobliżu wioski nasze tutaj. No a jak z drugiej strony będą lecieć na ruskich i się pomylą? No to już nie mamy wpływu na to. Zwykły obywatel na to nic nie poradzi. A są jakieś relacje z Rosją? W ogóle wy macie jakieś koledzy, znajomi, przyjaciele, interesy? Nie, nie. Tutaj my, może ktoś coś ma, ale ja. Kiedyś jak do Bezlady jeździli, to tam mieli znajomych, jeździli tam. Na handel jeździli. Ja ani razu nie byłem na granicy tutaj, Bezledzie, żeby... A w Kaliningradzie pan był? Nie, też nie byłem. Niektórzy to jeździli codziennie, na handel jeździli. Papierosy, tam paliwo. Ile tam przywozili, to nie moja sprawa, no ale każdy tam jechał. Paliwo do baku mógł sobie zatankować. No tak. No i przywieźć sobie. A czy sprzedał, czy nie sprzedał, czy na własne potrzeby, to... A teraz się urwało wszystko, teraz przy tej chorobie, to teraz nie wolno było jeździć już. Nikt nie jeździ teraz tutaj.